Partnerem strategicznym programu jest PKO Bank Polski. Sprawa chyba nie mniej istotna niż pisanie przyszłej Konstytucji Europy. W swojej istocie kwestie jednomyślności jest dzisiaj fundamentem, na którym w ogóle oparty jest cały proces integracji europejskiej. I oczywiście w różnych sytuacjach ta zasada jest wygodna albo przeszkadza. Przede wszystkim trzeba brać pod uwagę, że cywilizacja bizantyjska z jej systemem prawa bazowała zawsze na chrześcijaństwie, jako w fundamencie tego prawa, przynajmniej w relacjach wewnętrznych. To zaś tworzyło pewne naturalne, wynikające z etyki chrześcijańskiej, ograniczenia dla działania państwa. W momencie, kiedy Unia Europejska całkowicie odeszła od chrześcijaństwa, kiedy ono jest rugowane z przestrzeni publicznej, nie ma już żadnych ograniczeń przed omnipotencją państwa. Jeżeli się zbiorą posłowie i ustalą, że słońce wschodzi na zachodzie, no to tak będzie. Te działania Unii Europejskiej są dość dziwne, no, bo to jest takie działanie wbrew własnym interesom w dużej mierze. Teraz też ta próba wyrzucenia z taksonomii energetyki jądrowej, co jest jakimś po prostu kompletnym już absurdem, jest kompletnie niezrozumiałe. Myślę, że to jest melanż jakiś z jednej strony działań agenturalnych, a z drugiej ideologicznych. Cywilizacja łacińska daje ludziom wolność do działania w kierunku dobra, prawdy, ochrony piękna. Natomiast cywilizacja bizantyńska i cywilizacja turańsko-moskiewska nie dają ludziom wolności, tylko wyznaczają zakres swobody. I jeżeli nie potrafimy rozróżnić pomiędzy wolnością a swobodą, a to są antonimy, to jesteśmy w pułapce mentalnej. Ludziom się wydaje, że jeżeli mogą robić wszystko, to są wolni. Nie. To jest swoboda. Najmądrzejszych sposobów postępowania jest tylko jeden. Najmądrzejszy. Czy ktoś, kto postępuje najmądrzej, ma chociaż trochę swobody? W kontekście wybuchu kolejnej odsłony rosyjskiej agresji na Ukrainie, jak stanowisko Węgier było takim, powiedziałbym, kamyczkiem w bucie unijnej jedności, ale z drugiej strony pamiętajmy, że ta idea jedności przy podejmowaniu tych podstawowych decyzji dotyczących funkcjonowania i stanowisk Unii Europejskiej jest elementem, który przede wszystkim daje poszczególnym państwom poczucie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o ochronę ich żywotnych interesów. Czy one nam się podobają, czy nie? Jest 27 państw, każde ze swoimi żywotnymi interesami. Jestem w ogóle zdumiony, że ta historia powraca, tak? Bo ta próba już była, były referenda przeprowadzone i obywatele Francji powiedzieli, że nie chcą i przypuszczam, że obywatele innych państw tak samo myślą. Ciągła ta agenda, trwanie tej agendy budowy superpaństwa destrukcyjnie wpływa na funkcjonowanie Unii Europejskiej. Unia Europejska tego nie potrzebuje, ma inne problemy, które są nierozwiązywane. I czy ciągłe próby podejmowane pozatraktatowe de facto służą chyba powolnemu rozbijaniu tej Unii Europejskiej w takim kształcie, jak ona jest. Wcale nie gwarantują usprawnienia Unii Europejskiej. Powiedziałbym, że wręcz odwrotnie, z perspektywy jedności unijnej będzie to gwóźdź do trumny procesu integracji europejskiej. Przede wszystkim dlatego, że w momencie, w którym dojdzie do zniesienia, jeśli w ogóle do tego dojdzie, jednomyślności, dojdzie do sytuacji, w której może się pojawić taka konfiguracja w Unii, w której będą państwa, które nieustannie będą w stanie przeforsować swoje pomysły. Unia dwóch prędkości. No. To jest ten sam pomysł. Czym miało to być to federalne państwo? To wracamy do jakiejś koncepcji IV Rzeszy,
tylko tym razem z przewodnictwem może nie samych Niemiec, tylko niemiecko-francuskim. No, koncepcje polityczne, które są nie do przyjęcia w Europie, nie do zrealizowania, które burzą pokój w Europie i które niczemu nie służą. Nie służą rozwiązywaniu istotnych spraw. Ja uważam, że niekoniecznie nawet powinniśmy to brać, czy nam powinno zależeć na tym, żeby wziąć te KPO. To są, ja byłem jeszcze w komitecie u pani minister Emilewicz przy poprzedniej wersji tego KPO i było to od początku znaczone pieniądze, znaczona tania pożyczka do wydania w Niemczech, w Skandynawii i w Beneluxie tak naprawdę. Tam nam mówili wyraźnie, co my możemy za to kupić sobie i potem gdzie, bo gdzie nie mówiono, co prawda, ale nikt inny tego nie ma, co jest tam do kupienia. Więc jest to tania pożyczka na zakupy w europejskim supermarkecie bogatych państw. Jakie będą skutki tego? Jak długo państwo, jako podmiot w stosunkach międzynarodowych, będzie w stanie wytrzymać, jego politycy bronić decyzji unijnych, które będą sprzeczne z interesami państwa, których politycy z kolei będą mogli wykorzystywać do budowania własnej narracji? I jak szybko pojawi się sytuacja, w której okaże się, że interesy państwa, interesy Unii są na tyle sprzeczne ze sobą, że trzeba dokonać wyborów w stylu brytyjskim. W związku z czym zniesienie zasady jednomyślności jest w swojej istocie pójściem w kierunku otworzenia furtki do demontażu Unii Europejskiej w tej formule, w jakiej mamy ją dzisiaj. Dzisiaj w Boże Ciało ma miejsce niezwykle ważna wizyta. W Kijowie. Pan Scholz, pan Macron, pan Draghi. I od tej wizyty kwestia tejże federalizacji w bardzo znacznym stopniu zależy. Dlaczego? Dlatego, ponieważ projekt federalizacji Unii Europejskiej na lewicową modłę to nie jest projekt, z którym wystąpiły elity europejskie na początku tworzenia wspólnoty jako takiej, tylko to jest kwestia coraz bardziej rozbudowanych wpływów, jak coraz bardziej to widać, rosyjskich wśród elit niektórych państw dominujących w Unii. Jeżeli uda się złamać Ukrainę, to wtedy nie będzie żadnych przeciwwskazań, żeby dokonać tej federalizacji w porozumieniu z Rosją, co się oczywiście skończy dla wszystkich bardzo niedobrze, bo w cywilizacji turańsko-bizantyńskiej nie ma partnerów, są tylko niewolnicy. Co więcej, oczywiście dzisiaj to jest przy obecnych zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej to jest niemożliwe. Niemożliwe jest zniesienie jednomyślności bez jednomyślności. Natomiast pomysły, które między innymi proponowała pani komisarz Ursula von der Leyen, żeby w kontekście tej koncepcji ewentualnie rozmawiać o zmianie traktatów, jest pomysłem również niezwykle niebezpiecznym, dlatego że w chwili obecnej Unia Europejska ma tak wiele problemów, że sama konferencja o przyszłości Europy pokazała, iż w swojej istocie o wiele łatwiej jest budować alternatywne wizje integracji w zależności od poglądów każdego, kto się na temat integracji opowiada, niż szukać jednej wspólnej wizji, wokół której możemy funkcjonować. Przywództwo Niemiec skończyło się tak, jak zawsze się kończyło, jeżeli chodzi o projekty europejskie, bo Niemcy nie chcą wyjść ze swoich kolein, które wytyczył im Bismarck i ciągle prowadzą politykę europejską w oparciu o trwały sojusz rosyjsko-niemiecki. I dyktowanie warunków, szczególnie Europie Wschodniej, poprzez te ścisłe, niezmienne związki. Jak się okazuje, na końcu ktoś musi zapłacić rachunek w Europie i dzisiaj płaci ten rachunek bezpośrednio, można powiedzieć, w sposób krwawy, dramatyczny Ukraina. Ale w sensie ekonomicznym płacimy wszyscy.
wszyscy. My również uczestniczymy dzisiaj w tej wojnie i ponosimy tego koszty. I będziemy ponosić przez najbliższe lata. Dlatego ja nie widzę żadnych argumentów na godzenie się dalej na tak błędną perspektywę polityczną i strategię polityczną w Europie. Nie jest sztuką tylko i wyłącznie blokowanie pomysłów mainstreamu unijnego, ale wydaje się, że o wiele bardziej potrzebne jest bardzo aktywne zaangażowanie się w kreatywne kształtowanie przyszłości procesu integracji przez własne pomysły i bardzo jasne stawianie czoła tym argumentom, które stanowią w swojej istocie zagrożenie dla procesu integracji europejskiej takiego, jaki on dziś jest korzystny dla naszego państwa. To jest kwestia najbliższych paru miesięcy. W momencie, jeżeli się poddamy całkowicie, jeżeli przyjmiemy KPO, jeżeli nie rzucimy na stół wszystkich absolutnie argumentów odmawiających brania udziału w tym przedsięwzięciu, w krytycznej sytuacji, jeżeli nie wywrócimy stolika, zostaniemy dołączeni do grona tych, którzy będą przerabiani na nawóz historii. Będziemy ludźmi, którym zostanie zostawiona swoboda do idiotyzmów, a zostanie zabrana wolność do mądrego działania. To będzie koniec cywilizacji łacińskiej. To na pewno wojna może być czymś takim sprzyjającym dla tego typu działań, tylko że tutaj trochę o tyle się zmieniło, że Niemcy przestali być takim niekwestionowanym liderem tej Unii Europejskiej, na własne życzenie chyba zresztą. I przywództwo w związku z zachowaniem ich kanclerza w sprawie wojny na Ukrainie będzie, jest i będzie coraz bardziej kwestionowane zarówno w Europie Środkowej, jak również wydaje mi się, że na południu, no bo to będzie taki trochę image transfer. No strasznie trudno będzie w tej chwili Niemcom czy Francuzom przedstawić się i zyskać do tego aprobatę jako przywódcy Unii Europejskiej, gdy wyraźnie w czasie tego kryzysu największego, jaki miał miejsce po II wojnie światowej w Europie, no oni sobie wyraźnie nie radzą. Są bardzo, bardzo bolesne, bo są drastyczne. Ceny prądu będą rosły, ceny energii będą rosły. Ale oczywiście wymaga to stabilnej, skutecznej i systematycznej polityki energetycznej, która doprowadzi do tego, że te ceny będą przewidywalne, co jest najistotniejszym czynnikiem dla prowadzenia przedsiębiorstw. Że one będą przewidywalne. Tak? Dzisiaj nie. To jest sytuacja bardzo dynamiczna, no bo to jest sytuacja wojny. I oczywiście koszty tego ponosimy wszyscy. Wszyscy w Europie. Tak? I również w Polsce. I od tego jakby no, nie możemy abstrahować. Taka jest rzeczywistość. Ale ponosimy je dlatego, bo chcemy zapewnić w przyszłości bezpieczeństwo, bo okazuje się, że to jest najistotniejszy czynnik. Bez bezpieczeństwa wszystkie nasze dywagacje, wszystkie nasze plany osobiste, ekonomiczne, jakiekolwiek, zostają zmienione w ciągu jednego dnia. Tak stało się na Ukrainie. Nie chcemy, żeby to taka sytuacja, żebyśmy doświadczali znowu jako Polacy takiej sytuacji. To jest daleko idące uproszczenie. Jakkolwiek zgadzam się, że stosunek przede wszystkim Niemiec, bo to chyba jest najbardziej
bolesny, widoczny i odczuwalny, jeśli chodzi o los Ukrainy, ale też i o jedność Zachodu, bardzo wyraźnie pokazuje na taką świadomą wstrzemięźliwość, która jest z naszego punktu widzenia irytująca, to w swojej istocie proces integracji europejskiej w dalszym ciągu jest absolutnie podporządkowany dominacji francusko-niemieckiej. Każdy zresztą z tych podmiotów dzisiaj stracił, powiedziałbym, taką wizję większej Europy i próbuje w chwili obecnej dopasowywać proces integracji bardziej pod kątem własnych wewnętrznych potrzeb, co niekoniecznie musi być korzystne również dla Polski. Ta data Bożego Ciała jest niezwykle symboliczna, dlatego ponieważ od ustanowienia święta Bożego Ciała na terenie całego Kościoła Powszechnego, 1317 rok, zaczęła się tworzyć ta nowa forma życia zbiorowego, którą Koneczny określił później mianem cywilizacji łacińskiej. Oparta o koncepcji prawdy obiektywnej, dlatego, bo skoro w Najświętszym Sakramencie jest realnie obecny Pan Jezus, czego dowodzą cuda eucharystyczne, to znaczy, że istnieje prawda obiektywna, że nikt tej prawdy nie zna, że wszyscy do niej musimy dążyć, a to powoduje pokorę, konieczność pokory. I to zmienia w ogóle struktury społeczne, zmienia też również rozumienie ekonomii, wszystkich relacji ekonomicznych. I my jesteśmy epigonami tej najwspanialszej w dziejach ludzkości do tej pory cywilizacji. I dla nas jest to szansa, żeby uratować również Europę, również zachodnią. Dla przedsiębiorców oczywiście koszty energii są kluczowe, ale w ogóle dla całej gospodarki, dla konsumentów, a w naszym klimacie, to ja zawsze powtarzam, że oprócz energii, ciepło nie jest żadnym luksusem. Ciepło jest warunkiem przeżycia, tak? Bo jeżeli przyjdzie zima, gdzie będzie tydzień albo dwa tygodnie minus 20 stopni, to nie jest jakiś luksus mieć ogrzane mieszkanie, żeby przeżyć, bo zimno zabija w ciągu krótkiego czasu. Partnerem strategicznym programu był PKO Bank Polski.